Późnym wieczorem zegary wskazywały już długo po północy, gdy szczęśliwa, ale zadowolona Swietłana wracała do domu z wspaniałego wieczoru. W końcu na jej pełnoletność spełniło się jej długo wyczekiwane marzenie. Swietłana po raz pierwszy doświadczyła miłości między mężczyzną a kobietą. Długo do tego dążyła, ale chciała, aby wszystko wydarzyło się niebanalnie, w pięknej scenerii, romantycznie, przyjemnie. To było po prostu ciekawość, pragnienie zrozumienia, jak i CEO. I stało się. Romantyczne spotkanie nad brzegiem morza przebiegło znakomicie. Nie na darmo Swietłana spotkała brata swojej przyjaciółki Władimira, całkiem przypadkowo. Swietłana zawsze sympatyzowała Władimirowi. Ale nie przypuszczała, że to właśnie on stanie się jej pierwszym mężczyzną. Zawsze wydawał jej się dorosły, piękny, niedostępny. I oto marzenie się spełniło, choć przyjechał odpocząć ze swoją narzeczoną Heleną. Swietłanie po prostu poszczęściło się, że jej nie było obok. Na początku z Władimirem po prostu zgodzili się na spacer, a potem po zachodzie słońca poszli skakać staranek, kąpać się, i tam stało się to, co się wydarzyło. Światło księżyca, i pierwszy pocałunek, lekki zapach perfum, który nawet nie spłynął w wodzie. To wszystko było jak z bajki. Ale najważniejsze było nie pokazywać swojego nastroju mamie i babci, inaczej mogłyby wszystko podejrzewać. Dlatego Swietłana wymyśliła dla nich legendę o tym, że musiała długo wracać i że się zgubiła, i nie od razu znalazła drogę. Swietłana powiedziała jej babcia Klaudia, gdzie ty zniknęłaś? Spójrz na czas. Już się zaniepokoiliśmy, baliśmy się, że coś ci się stało. Spotkałam Natalię, z nią było ciekawie rozmawiać. Zrobiliśmy fajne zdjęcia na jej telefon, trochę pospacerowaliśmy. Słowem, spędziliśmy czas kulturalnie. Była tam jeszcze dyskoteka nad morzem. No dobrze, że się znalazłaś, jesteś u mnie mądra. Ty co, wątpię, żebyś się zgubiła. Idź spać, odpowiedziała babcia. I Swietłana poszła do swojego pokoju, choć w nocy nie mogła spać i pisała do Władimira. Ponieważ jego narzeczona już spała. Swietłana czuła się zwycięzczynią, zdawała sobie sprawę, że żadna rywalka jej nie straszna i że odkryła sobie drogę do serc mężczyzn, która wydawała się jej jedyną słuszną. Władimir okazał się bardzo delikatnym, namiętnym kochankiem, pięknym. Co więcej, Swietłana nawet nie myślała, że tak wszystko się wydarzy, jakby chciała. Tak, gdyby to opowiedzieć Julii i jego siostrze, to ona by oczywiście zazdrościła Swietłanie. Zaprzyjaźniły się z nią jeszcze od dzieciństwa, od pierwszej klasy. Wtedy Julia z rodzicami właśnie przeprowadziła się do domu, w którym Swietłana mieszkała już długo ze swoimi rodzicami. Zauważywszy nową dziewczynę w jaskrawo-różowej koszulce, Swietłana od razu podszedł Jak masz na imię? Julia, a ty? Swietłana, zagrajmy, właśnie zabrałam ze sobą rakiety. A, to nowa jestem, przyjechaliśmy tutaj tylko z mamą? Tatą i bratem Władimirem, a ja tu jeszcze nikogo nie znam. Ja cię z kimś późnam. Teraz nikogo z naszych nie ma, ale nie martw się. Około 15 będzie dużo ludzi, więc będziesz miała z kim porozmawiać. O, no to się późnam. A ty z którego mieszkania jesteś? Z 22. Mieszkam tam w tym wysokim domu na siódmym piętrze. O ja też na siódmym, tylko że u nas mieszkanie 134. Więc będziemy chodzić do siebie w gości i razem grać. A twoi rodzice kim są? Mama nauczycielka, tata lekarz, a u ciebie. Moja mama doktor, tata pilot, lata po niebie. W rzeczywistości świetłanie było trochę wstyd, bo nie miała ojca. Opuścił dziewczynkę jeszcze przed narodzinami, a mama Walentyna nigdy o nim nie wspominała. Swietłana sama wymyśliła historię o tym, że jej tata jest pilotem i lata po różnych miastach i krajach. Dlatego po prostu nie miał czasu widywać się z rodziną. Dobrze, że Walentyna była dobrym doktorem, który wystarczająco zarabiał. Walentyna utrzymywała rodzinę i starała się, by Swietłani niczego nie brakowało. Czuła winę wobec córki za to. Że nie udało jej się utrzymać rodziny, że nie zatrzymała ojca i nie mogła go przekonać, by został z córką. Swietłana nie pamiętała swojego ojca, ale Walentyna nie chciała, aby córka czuła się gorsza z powodu braku ojca. Dlatego zawsze starała się rozpieszczać Swietłanę, a dowiedziawszy się, że były mąż wybrał młodszą dziewczynę, postanowiła wychowywać Swietłanę tak, by nie czuła się gorsza i by nie powtórzyła losu matki. Kiedy babcia Klaudia zwróciła Walentynie uwagę, że kupiła małej świetłanie zbyt dojrzałą sukienkę, Walentyna odpowiedziała: Mamo, nie chcę, by moja córka była skromnicą i nieudacznikiem, by jakaś rozwiązła i bezczelna dziewczyna odebrała jej miłość i szczęście. Więc będę ją ubierać tak, jak uznam za stosowne. Ty mnie wychowywałaś na skromną i co z tego wyszło? Zostałam sama. Mężczyźni po prostu mnie unikają, chociaż wyglądam nieźle. Ale ty jesteś lekarką i nie powinnaś wyglądać jak gwiazda filmowa. Najważniejsze, byś była dobrym specjalistą, który odpowiada za swoje czyny. Rozumiem, ale nie chcę być skromna. Jesteś matką, powinnaś dawać przykład, dziewczyno. Walentyna westchnęła smutno. Jaki przykład. W tym, że nie mam żadnego życia osobistego i że nikt na mnie nie zwraca uwagi. Jak córka ma patrzeć na matkę nieudacznika, o tym nie pomyślałaś? Nie, niech chociaż ona będzie szczęśliwa. W moim wieku dobrego mężczyzny już nie znajdę. Normalni są już zajęci, a nienormalni szwędają się gdzie popadnie. Więc niech przynajmniej uświetlany wszystko dobrze się ułoży. Poza tym jest piękna, czeka ją świetla na przyszłość. Usłyszawszy te słowa, Swietłana uśmiechnęła się i wzięła je do serca. Było jej miło, że mama ją chwali i że naprawdę ją kocha. Dlatego Swietłana była po prostu szczęśliwa, patrząc na siebie w lustrze, i już w dzieciństwie sądziła, że może stać się niczym mniej niż gwiazdą filmową. Wystarczyło tylko dorosnąć. Takich jasnych loków, które miała od natury, nikt inny na podwórku nie miał, oprócz Swietłany. Była kokieteryjna, piękna, dumna z siebie. Lubiła grać, była bardzo aktywna i uważała się za najpiękniejszą zarówno wśród koleżanek z klasy, jak i dziewcząt z podwórka. Jeśli ktoś nie chciał z nią grać, Swietłana sądziła, że to z zazdrości, a tylko Julia ją rozumiała. Była dziewczynką z bardzo szczęśliwej i zamożnej rodziny, która była cicha i spokojna. I w przeciwieństwie do koleżanek z klasy, Julia nigdy nie zazdrościła Swietłanie. Choć wydawała się Swietłanie dużo gorsza od niej samej. Julia wierzyła, że u Swietłany wszystko będzie na najwyższym poziomie. Tym bardziej, że Swietłana uczyła się świetnie, była sympatyczna, po prostu duszą towarzystwa. Choć niektóre dziewczyny jej nie lubiły. Piękna, ale bez mózgu. Pewnego razu jedna z koleżanek, Wiera, powiedziała Julii swoje obserwacje. I jak ty się z nią zaprzyjaźniłaś? Ot tak i zaprzyjaźniłam się. Podoba mi się z nią. Swietłana jest fajną dziewczyną, ale jest zbyt piękna i strojna. Wydaje mi się, że z czasem odbierze ci męża lub narzeczonego. Coż on co, cielak czy CEO? Nic strasznego. Jesteśmy dorośli i sami odpowiedzialni za wszystkie zmiany w naszym życiu osobistym. Więc nie warto wymyślać. No, ja cię ostrzegłam, odpowiedziała Wiera. W rzeczywistości Julia i Swietłana były dobrymi przyjaciółkami. Chodziły do tej samej szkoły i tej samej klasy. Bawiły się na tym samym podwórku. Swietłana szybko zapoznała Julię ze swoimi przyjaciółmi na podwórku. Przeglądały różne zdjęcia, rozmawiały razem. Dziewczynkom było ciekawie. Swietłana początkowo nie zwracała uwagi na Władimira. Tak, stawał się przystojny i był o pięć lat starszy od Julii. Niedawno skończył 17 lat, kiedy Swietłana miała dwanaście. I dziewczyna zrozumiała, że to jest to, pierwsza miłość przyszła. Władimir stał się prawdziwym przystojniakiem, takim przystojnym i jaskrawym, że każda dziewczyna by na niego popatrzyła. I to było jedyne przeżycie, którym Swietłana nie chciała dzielić się z Julią. Kiedy przymierzały sukienkę do domowej sesji zdjęciowej. Swietłana powiedziała: A co, Władimir do tej pory nie ma dziewczyny? Dlaczego nie? Wydaje się, że ma. Widziałam jej zdjęcie na jego toaletce. Nawiasem mówiąc, całkiem ładna. Więc ma ciekawą dziewczynę. Jest na co popatrzeć. Swietłana opuściła wzrok. Tak, spójrz, oto jej zdjęcie, powiedziała bezpośrednio Julia, nie wiedząc o myślach przyjaciółki. Czy naprawdę jest piękna? Nazywa się Elejne. Dziewczyna na zdjęciu była rzeczywiście atrakcyjna. Ale Swietłana rozumiała, że w wieku dwunastu lat mało kto będzie ją traktował poważnie. Nawet pomimo tego, że w tym okresie Swietłana była bardzo podobna do popularnej piosenkarki, która bardzo jej się podobała. Swietłana podobał się Władimir. Uważała go za najprzystojniejszego, ale zdawała sobie sprawę, że przeszkodą będzie różnica wieku, dlatego nie zastanawiała się zbytnio nad zauroczeniem. Prawdopodobnie to wszystko tylko sztuczki okresu dojrzewania, którym nie warto ulegać i niektóre rzeczy lepiej ignorować. Tym bardziej, że Swietłana widziała, jak z podziwem patrzą na nią obcy chłopcy, co jej się podobało. W przeciwieństwie do koleżanek z klasy, które ciągle albo walczyły z rodzicami, albo próbowały czuć się niepewnie, świetłana zawsze była pewna siebie. Nie bała się samotności. Najbardziej marzyła o prawdziwej miłości, która na pewno nadejdzie. Gdy dziewczyna trochę podrośnie. I oto księżyc może romantyzm przyszło do niej i było wzajemne. Tylko Swietłana nie wiedziała, jak wyjaśnić Julii, dlaczego Władimir porzuci swoją narzeczoną Elenę dla niej, skoro wszystko było już prawie gotowe na przyszły ślub. I z opowiadań Julii Swietłana wiedziała, że rodzice Władimira bardzo lubili Elenę, skoro właśnie ją marzyli widzieć jako żonę swojego syna, a nie Swietłanę. Ale Swietłana była pełna romantyzmu i swojego nieodpartego uroku. Następnego dnia spotkali się z Władimirem, który skorzystał z tego, że Elaine poszła na zakupy. Mama i babcia swietłany poszły na rynek po owoce, a swietłana zadzwoniła do Władimira. On od razu przyszedł do swietłany i poszli razem na morze, na odosobnioną plażę, gdzie nikogo nie było. To właśnie tam byli szczęśliwi, nie mówiąc sobie ani słowa. Jak szkoda, że wcześniej nie zwróciłem na ciebie uwagi! A ja marzyłam o tobie od dwunastu lat, szybko dorosłeś i stałeś się takim silnym, niezależnym człowiekiem. Po prostu cię podziwiałam, nigdy nie myślałam, że będę szczęśliwa właśnie z tobą, podarowałeś mi niezapomniane chwile życia, na pewno cię nigdy nie zapomnę. Wiesz, ty nie jesteś Eleną, oczywiście, Elejne, ona młoda, piękna dziewczyna. Nie mów mi o niej, to nie jest taktyczne, a w ogóle przy jednej dziewczynie o innej nie mówią. Przepraszam, nie pomyślałem. Dobrze, nieważne, lepiej popatrz, jaki piękny dzisiaj dzień. Tutaj zresztą jest fajnie, świeżo, pięknie, niezapomnianie. Odpowiedzą był słodki i długi pocałunek. Swietłana była znowu szczęśliwa, ale potem Władimir wrócił do swojej narzeczonej, zaczął się martwić. Stój, zamierzasz jej powiedzieć, że jestem twoją narzeczoną, czy kim ja dla ciebie jestem? Rozumiesz, przyjechaliśmy razem, muszę z nią wrócić, co opowiem rodzicom. Więc muszę starać się wrócić do domu, a tam coś wymyślę, zgoda. Dobrze, ale patrz, łapiecie na słowie. Nie potrzebuję, żebyś mnie okłamywał i oszukiwał mnie, kropka. Ale niebieskie oczy Władimira były takie, że trudno było go podejrzewać o coś złego. Był szczęśliwy i zadowolony, że Swietłana była obok niego. W niebieskim, efektownym stroju kąpielowym prezentowała się spektakularnie i pięknie. Co osprawiało mu szczególną przyjemność, ale musieli się pożegnać. Objęli się i obiecali, że spotkają się ponownie. Swietłana wróciła do domu opalona i szczęśliwa. Może, romanse, słońce przyniosły jej jasne i pozytywne emocje, o których zawsze marzyła. To było prawdziwe szczęście, choć w pociągu swietłane trochę mdliło, ale zdecydowała, że to przez upał i egzotyczne owoce, które babcia wzięła ze sobą w drogę. Swietłana, wyglądasz na jakąś skwaszoną. Chyba się przegrzałaś. Tak, mamo, a jeszcze ta muszmula taka niesmaczna, nigdy jej nie jadłam. Najprawdopodobniej to ona nie służy mojemu żołądkowi i trawieniu. Ale w rzeczywistości przyczyna złego samopoczucia dziewczyny wcale nie była w nietolerancji egzotycznego owocu. Tydzień po podróży, Swietłana zrobiła test ciążowy i z przerażeniem zobaczyła na nim dwie kreski. Stało się to, czego nie chciała ciąża w wieku 17 lat: przed nią matura i samookreślenie. Swietłana zdecydowała działać samodzielnie, ale najpierw powiedzieć Władimirowi o tym, co się stało. On z jakiegoś powodu zaczął unikać Swietłane i ona coraz częściej widziała go razem z Eleną. Najwyraźniej Władimir tak i nie zdecydował się jej nic powiedzieć i zmienić swoje plany, a może Swietłana nie spodobała mu się na tyle i bardzo się nią rozczarował. Jestem w ciąży, powiedziała mu Swietłana podczas jednego ze spotkań. Rozumiesz, musimy się pospieszyć. Dziecko zostawię sobie, inaczej później dzieci się nie doczekam. Władimir patrzył na Swietłanę uważnie, a potem powiedział: To był krótki romans. Po prostu chwilowe zauroczenie. Nie kocham cię, jesteś oczywiście fajna, ale nie przyciągasz mnie. Więc po ślubie, Elenę. Co? Zrobię wszystko, by waszego ślubu nie było, więc będziesz wiedział, jak obiecywać, a potem uciekać. Nie radzę ci żartować ze mną. To zawsze źle się kończy. Nie myśl, że skoro jestem bez ojca, to nikt za mnie nie stanie. Władimir odwrócił się i odszedł, dodając numer Swietłany do czarnej listy. Swietłana zdecydowała się nie ustępować i dążyć do tego, by Władimir zmienił swoją decyzję. Postanowiła działać delikatnie, taktycznie, nie wciągając w te problemy ani Julii, ani jej rodziców. Poznawszy adres Elimi, Swietłana napisała do niej list. Odpowiedzi nie nadeszła. Swietłana znowu zobaczyła Władimira ze swoją narzeczoną i postanowiła porozmawiać z Eleną sama. Dowiedziawszy się o ciąży Swietłany i o tym, że zamierza dostarczyć jej zaświadczenie o tym, że ojcem dziecka jest rzeczywiście Władimir, elejne przestraszyła się. Tak, byliśmy z Władimirem na kurorcie, więc on cię zdradził. Zobacz, jest lekkomyślny i może cię łatwo porzucić. Czy tego chcesz? Nie, ale wydaje mi się, że po prostu kłamiesz, bo ci się Władimir podoba. Nie, wszystko ci udowodnię, więc zastanów się, jakiego narzeczonego chcesz wybrać. Szkoda, że odrzuciłam Sergieją. Wiedziałam, że mu się podobam. Po prostu doradzano mi, że Władimir ma dobrze sytuowaną rodzinę, spokojnych, nieskandalicznych rodziców. A co tu? Wszystko tak, jak mówiłam, ostrzegłam cię, kropka. Elejne została w osłupieniu, a Swietłana zaczęła walczyć o Władimira. Nie chciała opowiadać wszystkiego Julii i jej rodzicom. Swietłana postanowiła na razie zachować ciążę, aby Władimir przestał się wahać, opamiętał się i postanowił się ożenić. Wkrótce dowiedziała się, że rozstał się z Eleną, ale nie zbliżył się do Swietłany. Dziewczyna była bardzo niezadowolona z takiego obrotu spraw, więc postanowiła pozbyć się dziecka. Tym bardziej, że Julia przestała się z nią witać, tak samo jak jej rodzice. Swietłana starannie wybrała klinikę, umówiła się na wizytę u lekarza. W przeciwieństwie do innych dziewcząt, nie chciała próbować ryzykownych domowych metod. Swietłana marzyła o tym, by pozbyć się dziecka. Rozumiała, że dziecko nie pomoże jej wyjść za Władimira, a on sam szybko by jej znudził w tym czasie. Jednak w klinice zdarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Właśnie wtedy dyżurowała jej mama. Widząc córkę, zdziwiła się. A co ty tu robisz? Twoja córka zdecydowała się pozbyć ciąży. Walentyna była w szoku, opuściwszy pacjentów, wezwała córkę do swojego gabinetu. I nawet nie myśl o tym, mogą być potem komplikacje i może się zdarzyć, że potem nie będziesz miała dzieci w takim wieku. Więc zostawmy dziecko, nie bój się, poradzimy sobie. Ale co ja będę robić? Muszę się dostać na studia, założyć rodzinę. A kto mnie weźmie za żonę z dzieckiem? Poradzimy sobie. Wszystko będzie tak, jak trzeba. Dlatego radzę ci trochę pomyśleć. Zaakceptuję każdą twoją decyzję, którą podejmiesz. Więc bądź ostrożna i postaraj się następnym razem znaleźć normalnych partnerów. A nie takich, jak ten, który ci się trafił. Takie problemy często zdarzają się z niedoświadczonymi chłopcami, którzy mają trudności z zrozumieniem, co robić i jak się zabezpieczać. Swietłana milczała. Nie chciała dziecka. Jej plany się pokrzyżowały, więc odwołała procedurę, odebrała pieniądze i wróciła do domu. A wieczorem, gdy babcia Klaudia dowiedziała się o dziecku, natychmiast sprzeciwiła się przerwaniu ciąży. Wszystko będzie dobrze. Będziesz miała wnuczkę, nie martw się. Urodzisz normalnego maluszka, ja ci pomogę. Potem, wyjdziesz za mąż i będziesz studiować, znajdziesz sobie normalnego człowieka. Nie takiego jak ten, który jest teraz obok ciebie. Więc nie martw się, moja droga, wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, żebyś nie pozbawiała życia małego maluszka. Babcia opowiedziała wnuczce historię, która była dla Swietłany zaskoczeniem. Zanim się urodziła, twoja mama, miałam sytuację podobną do twojej. W tamtych czasach było bardzo wstydliwe rodzić bez męża, zwłaszcza jako młoda dziewczyna. Wtedy studiowałam na uniwersytecie, ale mieszkałam na wsi. Dojeżdżałam na studia, a między sesjami pomagałam rodzicom na wsi. Byłam wtedy niezamężna. Miałam chłopaka, Wiktora, z którym się spotykałam. Mama nic nie wiedziała i stało się to samo co i tobie. Zaszłam w ciążę. Na początku było strasznie, strasznie wstydliwe. Wiedziałam, jak na wsi potępiano takie rzeczy. Dlatego bałam się wracać do domu. Ale mama chyba wszystko zrozumiała i powiedziała, żeby rodzić. Co będzie, to będzie. Bałam się, że po aborcji zostanę bezpłodna. I urodziłam chłopca. Umarł kilka minut po porodzie. Dziwnie, mimo że było mi go żal, pojawiło się poczucie ulgi. Ukończyłam pomyślnie uniwersytet, rozstałam się z Wiktorem i wyszłam za mąż za Twojego dziadka. I teraz nawet nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym wtedy przerwała swoją niechcianą ciążę. Urodziłam Twoją mamę. Walentyna okazała się zdrową, silną dziewczynką. Więc wszystko potem ułożyło się dobrze. Nawet twoja mama urodziła ciebie, została lekarką. To wcale nie przeszkodziło jej w karierze. Więc zostaw maluszka. Od dawna marzę o wnuczce czy wnuku. Teraz płacą bardzo dobre zasiłki nawet samotnym matkom. Więc się nie martw. Wyjdź za mąż, idź na studia. Dziecko temu nie przeszkodzi. A ty nauczysz się samodzielności, zrozumiesz konsekwencje swoich działań. Więc daj spokój, skoro tak się stało, to nie przerywaj niczego kropka. Z tymi słowami babcia Klaudia poszła do kuchni sprawdzić. Czy zapiekanka jest już gotowa? Swietłana została sama. Wierzyła w słowa babci. Skoro było jej pisane dorosnąć w ten sposób, to tak właśnie będzie. Poradzi sobie z wychowaniem dziecka, tym bardziej, że babcia jej pomoże. Swietłana już nie widziała Władimira, Julii ani jego rodziców. Mówi się, że ojca awansowano i dano u mu jakieś stanowisko w innym mieście, gdzie się udał. Więc Swietłana postanowiła urodzić, zatrzymać malucha dla siebie. Pod koniec wiosny na świat przyszła dziewczynka Polinę. Ładna, jasnooka była prawie kopią Swietłany. Swietłana cieszyła się, że malutka jest do niej podobna. Ale Boże Ceo kosztował ciągły dziecięcy płacz. Potrzeba budzenia się w nocy, brak snu, niemal ciągłe poświęcanie czasu maluchowi. Swietłana słyszała, że opieka nad dziećmi nie jest łatwa, ale nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo. Nie była gotowa na macierzyństwo, mimo że babcia Klaudia jej pomagała. Swietłana, mimo ciąży, ukończyła szkołę. Egzaminy musiała zdawać eksternistycznie i postanowiła zdawać do Instytutu Ekonomicznego. Jednak zdawanie egzaminów i przygotowywanie się do rekrutacji, gdy obok płacze dziecko, było dla niej prawdziwą męką. Niestety, macierzyństwo nie pozwalało Swietłanie prowadzić życia, które lubiła. Zostawiając córeczkę z babcią, Swietłana poszła na imprezę. A potem wracała późno. Gdy mała Polinę trochę podrosła, zaczęła bardzo tęsknić za matką. Swietłana rozpoczęła studia zaoczne i dzięki znajomościom udało jej się dostać posadę sekretarki w znanej, jak na lokalne standardy, firmie. Jasna blondynka od razu spodobała się żonatemu szefowi i szybko stała się jego kochanką. Jednak strach przed ponownym macierzyństwem powstrzymywał gorące uczucia. Swietłana początkowo udawała, że jej to obojętne. Ale kiedy szef zaprosił ją do restauracji, by uczcić swoje urodziny, na które, jak mówiono, nikt nie przyszedł, powiedział: Nie spędzisz ze mną tego wieczoru. Dobrze, ale jestem poważną dziewczyną. Więc po restauracji nie będzie żadnej kontynuacji. Jak chcesz, odpowiedział szef, ukrywając rozczarowanie Będzie mi miło spędzić ten wieczór w towarzystwie miłej dziewczyny. A co z żoną? Nie rzuci się na mnie. Bo kobiety mogą być strasznie zazdrosne, robić sceny i ciągle prowokować negatywy. Nic takiego się nie stanie, moja żona od dawna ma swoje własne życie. Nie bardzo się kochamy, więc zgódź się. To jest całkowicie bezpieczne i nie będzie miało żadnych konsekwencji. Swietłana zgodziła się. Pan Gennady od dawna jej się podobał, ale nie chciała intryg w miejscu pracy. Wstydziła się powiedzieć mężczyźnie, że ma dziecko. Chciała jasnego romansu. Wrażeń, relacji i wydawało się, że Swietłana wyciągnęła wygrany los, o którym zawsze marzyła. Pan Gennadi zabrał Swietłanę do cudownej restauracji, w której wszystko wyglądało drogo, w tym skórzane fotele, piękne lśniące żyrandole. Menu też okazało się drogie, ale jednocześnie wspaniałe. Swietłana poczuła, jak wiele przegapiła w swoim życiu, ignorując restauracje i różne kawiarnie. Pan Gennadi okazał się hojny i znał się na drogich potrawach. Oni ze Swietłaną wypili drogie wino, zamówili kaczkę i pyszne dania z krewetkami, jakich Swietłana nigdy wcześniej nie próbowała. Tak, jeśli dla różnych ludzi magia objawia się w różny sposób. To dla Swietłany była to właśnie taka chwila. Droga restauracja, piękne oświetlenie, miły mężczyzna, swobodna rozmowa, podczas której łapała na sobie zachwycone i radosne spojrzenia. Tak, to była prawdziwa bajka, prawdziwy cud. Świetłanie podobało się wszystko: mężczyzna, jedzenie, muzyka, atmosfera. Chciała to przeżywać prawie każdego dnia. Nigdy tu nie byłam, powiedziała świetłana szefowi. Późnam cię z jeszcze lepszymi miejscami, moja kochana, szeptał szef, biorąc jej delikatną rączkę w swoją. Jeszcze nie widziałaś prawdziwego życia, a ja jestem gotów ci je pokazać. Swietłana zgodziła się. Patrzyła w jego oczy, a on mówił. Mówił. Już nie pamiętała o czym, kiedy przywiozł ją do domu i życzył dobrej nocy, ale noc była niespokojna. Mała Polinę płakała i wołała mamę. Już kilka razy mówiłam jej, że mama zaraz wróci, odpowiedziała babcia Klaudia. W odpowiedzi Swietłana ułożyła malutką do snu, a sama poszła spać. W głowie krążyły same marzenia i plany, o których zawsze śniła. Teraz romans z szefem zajmował wiele miejsca w jej życiu, dlatego marzyła o tym, żeby być z nim, żyjąc od rana do wieczora, czekając, kiedy znowu zaprosi ją do restauracji lub drogiego hotelu. Wszystkie krzyki córki, jej potrzeby i obowiązki opieki nad nią irytowały Svetłanę. A babcia Klaudia to czuła. Polinę cały czas była z babcią, która nie pracowała, i kiedy mama była w pracy, dziewczynka ciągle rysowała mamę. Babciu, dlaczego mama nas opuszcza? Przecież jej praca kończy się około osiemnastej. Na to babcia tylko się śmiała. Mimo swoich niespełna pięciu lat, dziewczynka czytała bardzo dobrze, znała litery. Kochając mamę, wyobrażała sobie świetłanę jako jasną czarodziejkę. Pięknie rysowała i ciekawie malowała mamę. Czekała z niecierpliwością, kiedy mama wróci do domu. Ale mama nie wracała. Babcia uspokajała i odciągała polinę, choć doskonale rozumiała, że świetłana jest zbyt młoda, by całkowicie poświęcić się obowiązkom macierzyńskim. Zresztą, świetłane wcześniej irytowało niechciane macierzyństwo. Marzyła o innym życiu. Dobrze, że babcia zajmowała się Poliną, ale dziewczynka bardzo tęskniła za matką. Jak tylko Swietłana pojawiała się w drzwiach, od razu rzucała się jej na szyję, pokazywała rysunki, mówiła, jak nauczyła się czytać. Daj mi spokój, jestem zmęczona, widzisz, że jeszcze nie zdążyłam umyć rąk. Przepraszam, moja droga, ale nic ci teraz nie pomogę, umyj zęby i idź spać, porozmawiamy jutro, odpowiadała Swietłana. Zawsze mówisz, że jutro, ale mamo, ja cię teraz potrzebuję. A tak w ogóle, dlaczego wszyscy mają tatę, a ja nie? Oburzała się Polinę. Nie żądawaj mi głupich pytań, nie jestem gotowa na nie odpowiadać. Dużo będziesz wiedzieć, szybko się zestarzejesz, warknęła matka. Walentyna akurat pracowała na nocną zmianę i nie słyszała tego wszystkiego. Miała też swoje życie osobiste, które ukrywała przed matką i córką. Swietłana poświęcała się romansowi, ale nigdy nie zdecydowała się powiedzieć szefowi o córce, a on się tym nie interesował. Gennady udawał zakochanego, łącząc to z wewnętrzną powściągliwością, która świadczyła o jego rozsądnym wyborze. Svetłana ich format relacji zadowalał, nie planowała niczego poważnego, bardzo lubiła się z nim spotykać. Polinę ją irytowała. No co, pójdziemy do nowej restauracji? Jak sobie życzysz, kochanie, odpowiedziała Swietłana szefowi, czując się prawie jak jego żona. W tej pięknej różowej sukience będziesz wyglądała jak królowa Swietłana zadowolona, skinęła głową, wyczekując spotkania, gdy nagle zadzwonił jej telefon. Swietłana, przyjeżdżaj, nie mogę dodzwonić się do Walentyny. Klaudia umarła, Polina jest sama w domu. Umarła? Tak, przyjedź szybko. Swietłana natychmiast się zwolniła i pojechała do domu. Spotkanie było zrujnowane. Babci Klaudii nie było już wśród żywych. Mała Polinę bawiła się na podwórku i nie chciała wracać do domu. Walentyna i Swietłana zajęły się pogrzebem. Swietłana musiała zostać w domu przez kilka dni. W pracy powiedziała, że ciężko przeżywa utratę babci, a szef z przyjemnością dał jej urlop. Polinę ciągle kręciła się wokół Swietłany. Jeszcze wiele nie rozumiała, ale martwiła się, bo babci Klaudi już nie było. Babcia nauczyła ją wielu rzeczy i bardzo kochała swoją wnuczkę. A gdzie jest babcia? Pojechała na wieś, odpowiedziała Swietłana. Ona nas zostawiła. Pojechała na wieś. Jeśli będziesz zadawać pytania, ukaże cię. Babcia nigdy tak ze mną nie rozmawiała. A jeśli nie będziesz mnie słuchać, oddam cię do domu dziecka. Polina nie bardzo wiedziała, co opowiedzieć, ale potem odparła i lepiej Żebyś oddała Bez babci i tak jest źle. A ty jesteś zła i prawie mnie nie kochasz To dobry pomysł, odpowiedziała sama sobie świetłana. Dziewczynce rzeczywiście będzie lepiej w sierocińcu niż tutaj. Będę ją odwiedzać i zabiorę, kiedy ułożę swoje życie. Nie zastanawiając się długo, swietłana wybrała znajomy numer. Polinę w tym czasie zjadła i poszła bawić się z koleżankami, a swietłana, załatwiwszy wszystkie potrzebne dokumenty, oddała dziewczynkę do domu dziecka, mówiąc, że po nią wróci, ale później. Walentyna nie sprzeciwiała się tej decyzji. Już wtedy poznała mężczyznę i mieszkała u niego. Polinę nie interesowała babci. Walentyna uważała, że Swietłana podjęła właściwą decyzję oddając Polinę do domu dziecka, ponieważ Swietłana i tak musiała zdobyć wykształcenie i wyjść za mąż. Jednak w praktyce okazało się, że Swietłana mimo wszystko tęskniła za Poliną, choć nie tak bardzo, jak jej się wydawało. Swietłana przyszła w dzień wolny do małej, a zapłakana Polina natychmiast wybiegła do mamy. Opiekunka słyszała, jak mówiła – nie zostawiaj mnie tutaj i płacząc chwytała mamę za spódnicę, ale ta odsunęła jej małą rączkę i pogroziła palcem. Nie teraz Swietłana nie chciała wracać do Paleni. Polinę ostatecznie zrozumiała, że mama jej nie potrzebuje i że powinna zająć się swoim życiem. Tego samego wieczoru Swietłana poczuła niesamowitą wolność, której pan Gennadij po prostu nie rozumiał. To uczucie odurzało Swietłane znacznie bardziej niż truskawki w szampanie z ananasami, które zamówił dla niej mężczyzna. Czy coś szczególnego cię dzisiaj bawi? Czy może masz jakiś powód do świętowania, a może jesteś zakochana i dostałaś prezent od tajemniczego wielbiciela? Ale jak Swietłana mogła mu wyznać prawdziwy powód swojego radosnego nastroju. Zbyła go żartem i powiedziała, że tak na nią działa szampan, a ogólnie wesoły nastrój to nie grzech. Tego wieczoru Swietłana została w wynajętym mieszkaniu aż do rana, a szef rano przywiózł ją do pracy swoim drogim samochodem. Swietłana była szczęśliwa, nie wiedząc, że mała Polinę przepłakała całą noc. Polinę jeszcze niewiele rozumiała, ale czuła jedno jej aniołem stróżem była babcia, którą kochała. Najprawdopodobniej babci już nie było, ponieważ mama ją zdradziła. Polina czuła się opuszczona, samotna, cierpiała, nie rozumiejąc, za co została tak ukarana i dlaczego znalazła się tutaj. Czas mijał, dziewczynka stopniowo przyzwyczajała się do nowego życia. Najpierw płakała, protestowała przeciwko temu, że ją porzucono. Nie miała nikogo bliskiego poza chłopcem Romanem. Był to bardzo dobry chłopiec, spokojny i inny niż większość dzieci mieszkających w domu dziecka. Poline zaprzyjaźniła się z nim, ale mimo wszystko to nie było to samo. Kiedy Poline skończyła 16 lat, marzyła o tym, by znaleźć szczęście i w końcu los się do niej uśmiechnął. Stało się to tuż przed nowym rokiem, kiedy do domu dziecka przyszedł święty Mikołaj. Świętym Mikołajem był starszy artysta Siergiej, który niedawno pochował żonę i córkę, które zginęły w wypadku. Dla niego wszystko straciło sens, i tylko praca inspirowała go do życia i niepopadania w alkoholizm. Sam od dawna już pracował jako prowadzący w restauracjach i na bankietach, organizując wydarzenia dla dzieci. Jednak życie straciło jakikolwiek sens po stracie bliskich. Polina siedziała za kulisami, przygotowując się do zaśpiewania piosenki. Twórczość trochę odciągała ją od smutnych myśli, dlatego z zapałem oddawała się swojej piosence. Specjalnie nauczyła się jej dla dziadka mroza, aby go ucieszyć, a nie po to, by dostać drogi prezent. I tak Polinę zaczęła śpiewać. Tańczyła, starała się śpiewać piosenkę o zimie z pełnym zaangażowaniem, aby zainspirować dziadka mroza, i zauważyła, że patrzy jej prosto w oczy. Potem po pewnym czasie powiedział do palni. Jesteś piękną i utalentowaną dziewczynką, czy nie chciałabyś pracować w naszej ekipie? Dostaniesz swoje pierwsze pieniądze i będziesz mogła wydać je na to, co chcesz. Nie możemy wychodzić bez pozwolenia. Więc będzie mi trudno, a i starsi chłopcy mogą mi je zabrać. Na pewno jest ci tu bardzo trudno, ale chcę wziąć udział w twoim życiu, odpowiedział Siergiej. Dziewczynka poczuła ciepło w jego oczach. Nie rozumiała, jak mężczyzna może uczestniczyć w jej życiu. Powiedział: Wiesz, mam bezdzietną ciotkę, która marzyła o dziecku. Chcesz, żebym z nią porozmawiał, żeby cię adoptowała, a ja bym się z tobą ożenił? Bo jeśli sam zostanę twoim opiekunem, to nie będę mógł się z tobą ożenić. Polinę poczuła takie ciepło, że nie mogła odmówić tej propozycji. Tylko ktoś, kto bardzo cierpiał, mógł to wszystko zrozumieć i zaakceptować. Polinę. Choć się martwiła, była szczęśliwa. Ciotka Sergieja zgodziła się przyjąć Polinę do swojej rodziny, ale dziewczynka prawie tam nie mieszkała. Wyszła za mąż za Siergieja, gdy skończyła 18 lat i zaczęła zupełnie nowe, szczęśliwe życie. Minęło 10 lat. Polinę niespodziewanie śniła o matce. Do tego czasu została onkologiem i pracowała w szpitalu. Uważano ją za bardzo dobrego specjalistę, mimo że niedawno skończyła studia medyczne. Pewnego dnia niespodziewanie przyszła do niej pacjentka. Okazało się, że to świetłana, matka Paleni. Kobieta niedawno zauważyła guzek w piersi i postanowiła zwrócić się do specjalisty. Polinę zbadała ją, a potem powiedziała: Mamo! Rozpoznałam cię! Swietłana spojrzała na Polinę zupełnie zdziwiona i winna, po czym opuściła oczy. Polinę, córeczko, to ty. Mamo, tak, to ja. Jakże się cieszę, że się spotkałyśmy. Na pewno miałaś bardzo trudne okoliczności, skoro mnie oddałaś, ale nie jestem na ciebie zła. Mam męża, syna, a także często organizujemy rodzinne spotkania. Przyjdź do nas. Swietłana uśmiechnęła się, została wybaczona i dopiero wtedy uświadomiła sobie, co straciła i długo płakała. Choroba się nie potwierdziła, a Swietłana była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Przebaczenie córki uskrzydliło ją bardziej niż cokolwiek innego. Ludzie często nie rozumieją, co mają. Czasem przychodzi to zrozumienie dopiero po stracie, dlatego nie traście swoich bliskich, jeśli możecie ich zatrzymać. Zatrzymać. Trzymać. Trzymać. Trzymać.